Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj Lejto. Dzisiaj mam dla was kolejny materiał z TK na 8. Dzisiaj zobaczymy sobie walkę, meczyk Steve'a kontra Kinga, ale to nie będzie najważniejsze. Najważniejsza będzie mapa, stage. Stage, który jakiś czas temu zauważyłem. Gdzieś mi się tam przewinął klip na Twitterze. No i potem zobaczyłem, że jest też cały materiał, cały filmik, cała walka z tej mapy. I postanowiłem dla was to nagrać w formie takiej bardziej ciekawostki. Nie będzie tutaj nic super odkrywczego, ale mapa zapowiada się kosmicznie dobrze i wygląda świetnie. Jeżeli będziecie chcieli sobie ten materiał zobaczyć sami, no to będzie on na kanale byltz20. Tutaj wyświetla wam się to na ekranie, oczywiście na YouTubie. No i co, zobaczmy sobie Steve kontra King, ale większą uwagę skupiłbym właśnie na mapie, bo mapa, zaraz zobaczycie, wygląda kosmicznie. Jak na razie chyba to jest top 1 map, jakie widziałem w Tekkenie 8, według mnie. No, prezentuje się świetnie, jak widzicie, jesteśmy na innej planecie, dosłownie, na jakiejś asteroidzie prawdopodobnie. Jest walka i tam w tle widać z tyłu niebieską ziemię. No i muza, nie? Wsłuchajcie się w muzę, jaka jest ostra. Ostry taki jakiś basik, remiksy jakieś. Nie no, muza jest naprawdę mocna. Także to będzie fajnie hype'owało. Taka typowa łupanka, tak jak w Tekkenach 7. Wiele piosenek w Tekkenie 7 właśnie było w tego typu. Jakichś klubowych i tak dalej, to tutaj jest coś podobnego. O, wow, ale to pięknie wygląda ten King. To, kurczę, to łapanie Kinga, teraz on takiej osobowości jeszcze bardziej dostał. Świetne to jest. No i w ogóle tak naprawdę mamy jednego grapplera, nie? Patrzcie to, niby zwykłe łapanie, a po prostu jest tak efektowne, że masakra. O, ten bieg jest strasznie liniowy, okej. Okay. Już wiadomo, że z nowymi mocnymi stepami w Tekkenie 8 dosyć łatwo będzie można to uniknąć. I znowu te basiki i ten bicik jest. Nie no, mapa to pewnie coś w stylu będzie, nie wiem, Outer Space, czy nie wiem, Stratosphere, czy coś takiego. No i jak widzicie, po którejś rundzie mapa się zmienia. Zobaczmy, jaki był wynik. Druga runda, okej, okay, czyli prawdopodobnie na ostatnią rundę, w Tekkenie 7 też coś takiego mieliśmy, prawdopodobnie na ostatnią rundę mapa się zmienia. Jakby jest, wiecie, druga wersja, nie? W Tekkenie nie pamiętam, jaka to była mapa. Wulkan czy coś takiego, w każdym razie w Tekkenie 7 też była taka mapa, że najpierw była, powiedzmy, ze ścianami, a później była bez ścian, po przemianie, nie? Tutaj mamy coś podobnego, widać, że mapa się zmniejszyła, bo jest jedno combo i już jesteśmy od ściany do ściany praktycznie tym Steve'em. O, big combo. No, tak jest, już ściana, widzicie, połowa kombosa, nawet nie wrzucił na ścianę. Już był od mapy do mapy, nie? Od ściany do ściany. Pięknie, boom. No King teraz mocno, o patrzcie, znowu jak łatwo Steve to sidestepował, nie? To jest to, że ruch jest bardzo dobry, ale liniowy, ten bieg Kinga. No i mamy też mocniejsze sidestepy w Tekkenie 8. Okej, okay, jednak Steve comeback 2-2. Ostatnio zacząłem znowu sporo nagrywać na Tekkena, także jeżeli nie widzieliście, no to możecie sobie zobaczyć u mnie na kanale. Piękna kara, delay hop kick, duży damage. No i też wpadajcie na streamki, nie? Bo ostatnio regularnie zamierzam streamować głównie Tekkena, ale nie tylko, do premiery Tekkena 8, także będziemy streamować dużo Tekkena 7, żeby po prostu być w gazie, że tak powiem, być wytrenowanym w miarę, żeby tutaj przed premierą Tekkena 8, a Tekken 8 pod koniec stycznia, jak wiemy, nie? Także już niedługo, 20 parę dni tak naprawdę i będzie grane w Tekkena 8. Czyżby, no dokładnie, Weave, i tak ma spory zasięg, mam wrażenie. I tak miał spory zasięg ten Rage Art Kinga, no ale ostatecznie Steve wygrał. Okej. Okay. Czyli comeback był. Ale patrzcie, tutaj tak dziwnie twarz wygląda, nie? Tego Steve'a. Nos taki trochę a la Pinocchio. Tu te policzki trochę jak jakiś botox. No nie wiem, no ogólnie Steve to ma 100 twarzy dosłownie. Co jest jakiś klip albo nagranie z nim, to każdy się śmieje. Gdzieś tam na Twitterach czy na Discordach czy coś takiego, że on wszędzie inaczej wygląda. Nie wiem, o co chodzi. Outfit i gameplay ma świetny. Postać też fajnie go pozmieniali. Ale no te zbliżenia na twarz pozostawiają wiele do życzenia, bym powiedział. You win.
No i nagle, oczywiście kawałek ringu się zrespił gdzieś na asteroidzie w kosmosie, nie? To takie normalne, że tak powiem. No ale oczywiście, wiadomo, mapa wygląda świetnie, jest bardzo ładna. Jakościowo to jest o wiele lepsze, bo to nagranie jest niby Full HD 60 klatek, tak jak zazwyczaj jest na YouTubie materiał, ale no niestety ma słaby bitrate, plus YouTube też to niszczy, także na pewno na żywo będzie to 10 razy lepiej jeszcze wyglądać, no ale widać, że jest mapa fajna, nie? No przynajmniej mi się podoba, możecie też znać, która mapa jak na razie wam się podoba najbardziej z tych, co gdzieś tam widzieliście w Tekenie 8. Także dajcie mi znać w komentarzach. No i co? To chyba będzie na tyle. Dzisiaj taki krótszy filmik, bardziej informacyjny dla was, żebyście sobie zobaczyli i dowiedzieli się o tym, że taka mapa istnieje, no bo ja się zdziwiłem, kiedy zobaczyłem ten materiał, a naprawdę mapa jest warta, myślę, zwrócenia uwagi. Także dzięki za dzisiaj, trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć.